Radio to FM, Eurokończyka Barbie Baby. Dzisiaj o 6:00. Paliwo kradną. O mentalności starej, że ludziom się nie opłaca żyć uczciwie i zgodnie. A to z psychologią pracy, a to z filozofią pracy. Tylko lubią pieniądze. I też pieniądzów dużo nie będzie, bo w Polsce nie zarobisz. Ale nieprzyzwoitość, nieuczciwość chyba co najbardziej przyzwoite i uczciwe jest to, że tych imigrantów nie przyjęli. No, spokój w Polsce, państwo zobaczą, co tam w Brukseli się dzieje. Jako Polacy jesteśmy narodem troszeczkę przywiązanym do swoich tradycji, swojej tożsamości, do religii, czyli do specyfiki cywilizacyjnej, chrześcijańskiej. I ja nie dziwię się, że to stanowi taką kotwicę w pewnym sensie przed. My, większość Polaków, rzecz jasna, nie podziela koncepcji multikulti, czyli takiego wymieszania. My mamy 1000 lat jako Polska, jako Polacy i chcemy co najmniej drugie 1000. Nie mamy tych tradycji jak Wielka Brytania czy Francja kolonialnych, prowadzących do takiej tendencji mieszania etnicznego. Być może tam to się sprawdza, to jest ich specyfika, ich prawo, ich wola. My mamy troszkę inne położenie, inne tradycje, inną w pewnym sensie kulturę, bardziej religijną. Tam wiemy, że na Zachodzie religie kościoły pustoszeją, u nas w Polsce ciągle są pełne. Także polska specyfika chroni nas przed zbyt łatwym zaakceptowaniem koncepcji wywodzących się troszkę z innej kultury Europy Zachodniej. Jacek Giśniewicz? Po części się zgadzam, chociaż stanowisko, zwracam uwagę na to, że stanowisko polskiego kościoła jest takie, że państwo polskie i Polacy katolicy, może mniej państwo polskie strukturalnie, ale Polacy katolicy powinni udzielić schronienia uchodźcom i tym, którzy uciekają przed wojną. Oczywiście uchodźcom tak, ale nie mówimy, mówimy o imigrantach ekonomicznych, a właściwie ta fala, która zalewa Europę, to są właśnie imigranci ekonomiczni, a nie uchodźcy. No właśnie, no to z pewnością nie jest tak, że ci imigranci ekonomiczni chcą imigrować do Polski, no to jest... Ale przejdą przed Polskę, zmierzając do Niemiec, bo wszyscy mówią, i to już nie jest tajemnicą, że krajem docelowym są Niemcy. A Szwecja, tak. Szwecja, pewnie Francja. Nie chcą tu Polski. Niemcy, Szwecja, Anglia, słyszeliście państwo. Nie chcą Polski. Polska przejściowa, Polska. Gdzieś mają Polskę. No, z naszej perspektywy to obecnie myślę sobie społeczeństwo polskie. Ale Unia chce Polskę wziąć pod honory, że Polska jest wartościowa, ale Polska sama mówi, że no niczego nie da, to nie zapewnia. Północnej mieli taki sam socjal siedząc w Polsce jak w Europie Zachodniej, no jest stricte niesprawiedliwe, więc rodziłoby to dużo problemów. Wydaje mi się, że tak instynktownie Polacy czują, że nic dobrego by z tego nie wyszło. Polska biedna. I dlatego są przeciw, no 80% społeczeństwa jest. Dlaczego biedni jesteśmy? Za 60, bo to spada. No, przy tam 60, no, wydaje się, że... Chociaż, prawdę powiedziawszy, to jest też tak, że dużo zależy jakby też pewnie od pracy i uświadamiania. Ale też kwestia identyfikacji tych ludzi, tych imigrantów, którzy napływają. Ja przeczytałam bodajże zupełnie niedawno wypowiedź pani byłej minister, w tej chwili europosłanki Barbary Kudryckiej, która powiedziała, że są zbierane odciski palców, które mogą pomóc w identyfikacji danej osoby. No to jest po prostu, no właśnie, panowie się uśmiechają. No tak, no to żeby tyle tylko, że jak te osoby nie mają paszportu i będąc z kraju X podają się, że są z kraju Y i polskie służby nie są tego w stanie zweryfikować, no to już jest, to się robi problem, tak? No to odcisk palca nie za dużo tutaj zmienia, podobnie jak zdjęcie czy nazwisko. Ja myślę, że my jako Polacy, jako Europejczycy oczywiście, jako chrześcijanie musimy pomagać i ta solidarność jest niezbędna, ale uwaga, solidarność rozsądna, racjonalna i taka, która rzeczywiście coś zmienia, to znaczy, po pierwsze my jako Polska
Polska, to czy my, to czy rząd polski powinien wkomponować się w te działania międzynarodowe, które wyeliminują możliwość inspirowania konfliktów w tych miejscach, z których na ogół ludzie uciekają, w tych biednych miejscach Afryki, Azji. Czyli krótko mówiąc, kiedyś byliśmy współudziałowcem ataku na Irak w 2003 roku i dzisiaj z tym Irakiem, w konsekwencji tej wojny o Irak, mamy największe komplikacje łącznie z państwem, z kalifatem, czyli konsekwencje, czyli musimy się uczyć na własnych błędach i stanowić element nacisku na to, aby wielkie mocarstwa nie mieszały się w wewnętrzne sprawy zupełnie innej cywilizacji, zupełnie innej kultury. Ale panie profesorze, jednak przypomnę, że atak czy zaangażowanie na Bliskim Wschodzie Stanów Zjednoczonych było spowodowane tym, że był jednak zamach na World Trade Center, i w którym zginęło 3000 Amerykanów, tak? Znaczy to też warto o tym pamiętać. Oczywiście, tylko mnożenie na oślep w odwet, prawda, to widzimy, jakie mamy efekty. Tam zginęło Amerykanów kilka tysięcy, a tu zginęło ponad 100 tysięcy w samym Iraku, tylko jeżeli chodzi o konsekwencje, ale nie chcemy się licytować. A wcześniej, za czasów reżimu Husseina też ginęli ludzie i byli torturowani, więc to... Tak, tylko pamiętajmy o tym, i Afganistan i tak dalej, ta Syria, wcześniej ta Jemen, pamiętajmy o 110 miliardach dolarów, które Stany Zjednoczone, Donald Trump uzyskał od Arabii Saudyjskiej w zamian za broń, którą na Bliski Wschód dostarczy. Więc ja myślę tak, patrzmy na to i uważajmy, gdzie jest geneza, gdzie są przyczyny kryzysów, które potem uderzają rykoszetem, przede wszystkim w Europę, rzecz jasna. Co nie znaczy... Profesorze, ale to też jest pewna niekonsekwencja, bo proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie, atakując Bliski Wschód, poniekąd odsunęli od siebie zagrożenie. Ale jest to dla nas skuteczne, bo my jako Europa prowadzimy tchórzliwą politykę. A właśnie. Dokładnie. Prowadzimy zupełnie inną politykę niż Stany Zjednoczone, więc trudno się dziwić, że to nas młotkują, czy my jesteśmy ofiarą? I to jest właśnie znak zapytania. To nie my prowadzimy, tylko myśmy się wkomponowali w pewną politykę. Ale panie profesorze, ja mam właśnie pytanie, jeżeli chodzi o tchórzliwą politykę, bo uświadomiłam sobie teraz, czy nie mieliśmy do czynienia z tchórzliwą polityką Platformy Obywatelskiej wobec Rosji przez ostatnie lata? Pani, to jest troszeczkę odrębny problem. Ja powiem troszkę inaczej. Unia Europejska prowadziła bardzo mądrą politykę na początku XXI wieku, czego odzwierciedleniem byłoby chociażby dwie koncepcje. Koncepcja europejskiej polityki sąsiedztwa, koncepcja budowania Unii Śródziemnomorskiej. Czyli krótko mówiąc, otaczania się Europy grupą państw, szeregiem państw, sąsiadów i sąsiadów sąsiadów, którzy byliby związani z Unią Europejską. Ale teraz mamy Europę dwóch prędkości, czyli eliminację, prawda? Mówimy o zewnętrznej formule. Tak. I wtedy rzeczywiście była ta koncepcja obudowania Europy pasmami państw sprzymierzonych, stowarzyszonych z Unią Europejską. I nagle coś się z tym stało. Po 2004 roku mamy zupełnie zmieniony obraz sąsiedztwa Europy. I od Ukrainy poczynając, już z Ukrainy aż po Bliski Wschód i Afrykę Północną. Więc my musimy poszukać, czy rzeczywiście Europa prowadzi własną politykę, czy jest ofiarą czyjejś polityki, w tym także troszkę swojej. Bo jeżeli ja patrzę na to, co się dzieje od 20 lat, mówimy o kultach, mówimy o systemach, o religii, o kultach religijnych. Nie ma nic swojego, wszystko jest zapożyczone. Najczęściej wszystko jest zapożyczone. Zapożyczone. Bo widzi pan, bo wtedy Francja i Niemcy, formułując politykę, po pierwsze europejskiej polityki sąsiedztwa, mieli zupełnie inną koncepcję interesów europejskich wokół Europy. I ta interwencja w Iraku była niezgodna, absolutnie przeciwstawna koncepcji obudowywania Europy pasmem państw, którym się wiedzie ekonomicznie, bezpiecznie ekonomicznie. I dlatego interwencja w Iraku była przeciwko de facto. Proszę zwrócić uwagę, że to tak jak doktryna amerykańska jest prowadzenie wojen na
czy to jest zgodne z interesem Europy? No, znaczy to nie jest może zgodne z interesem Europy, ale proszę zwrócić uwagę, że gdyby Europa prowadziła wojnę w Iraku, no to nie prowadziłaby jej na terytorium własnym. No, Europa nigdy nie prowadziłaby wojny w Iraku, gdyby kierowała się własnymi interesami. Nie, ale proszę zwrócić uwagę, no teraz stan wojenny jest we Francji, w Paryżu. No, skutek czego? Skutek tego, że no, jednak nie zaangażowali się Francuzi i państwa europejskie w no, walkę z terroryzmem. Przyniosłoby to setki tysięcy nowych trupów, a nie rozwiązałoby to problemu. Jeżeli popatrzymy na tendencję demograficzną, że Europa dzisiaj ma 1,1 miliarda ludzi, a do połowy XXI wieku według demografów będzie miała 2,2 miliarda, to zabicie 600 tysięcy mieszkańców Afryki nie rozwiązuje problemu. To teraz mamy tę sytuację taką, że ci mieszkańcy migrują do Europy i teraz Francja, która spychała konflikt, nie chciała wchodzić w konflikty, ma u siebie w tej chwili bardzo dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o imigrantów. Francja jest specyficznym historycznie krajem, ponieważ zawsze była związana z Afryką Północną, nie tylko z Północną, rzecz jasna, i w związku z tym tamte multikulti. I teraz oni się mszczą, bo ci mają kolonie, mają pełno złota, bogactwo, siła robocza z Afryki. No i Francja teraz, no, reperkusje. Chytrość nie popłaca, chytry dwa razy traci. Ja wolę rozdawać. No, Mareczkowi to już Mareczek nic ode mnie nie dostanie, bo się dziad, wiesz, upomina. Och, 600 złotych bonusu. No to już raz dostał ten bonus w Saturnie. Nawet bym mu dała te 600 i 1000. Ja wolę dziecku dać obcemu, niewinnemu dziecku. Wolę oddać, jak takiemu Mareczkowi. Nie. Mareczek, zwłaszcza, że Mareczek nie jest żadnym dzieckiem. Stary facet, ponad 40 lat, podły, chciwy, pazerny, raka na dupie dostał i po prostu wiesz, się wścieka na cały świat. Że nic mu z tego, że musi to wszystko oddać, ale jakoś tam się leczy, mówi, no to ja mu życzę powodzenia. No. Zresztą rak to każdego z nas może chwycić. Telewizja Republika opublikowała dokumenty dotyczące... Ale to jest tylko taki przykład praktyczny, że nie opłaca się gromadzić do schowków. On ma 5 schowków, debil. I jeszcze w piwnicy. 5 schowków i gromadzi tam. Nawet tam moja gitara była, przecież ona jest zgniła. Przecież tam po ścianie woda leci do... toalety, jak jest to na 14 piętrze, to z 19 piętra, 18. I te piętra, co są wyżej, to wszystko, szczyny lecą z góry i wielki mi tu blok, wiesz? Szczyny lecą ci nawet. I sraczka leci. No. Pijących i jadących na Rauszu to Katynia. Nie warto być chciwym, pazernym i chytrym. I takie nawet przysłowie jest, że chytry dwa razy traci. Ja nigdy nie chciałam być chytra. Ja wolę oddać. A jeszcze zwłaszcza, że widzę, że czuję, że ktoś chce, że komuś się to przyda, że ktoś jest w potrzebie. No, ja wolę oddać. I obcej całkiem osobie, dlatego też nie toleruję żadnych babć, żadnych dziadków, żadnych wnuków, a broń Boże, jeszcze nabierają durne babcie, durne wnuczęta, oczywiście, że nieprawdziwe. A teraz, proszę Państwa, jak człowiek żyje 30 lat, 40 lat, no bo to na raka ludzie umierają, to gdzie tu masz babcię, gdzie tu masz dziadka? I ten Rydzyk też tak kurze. I że babcię i dziadku. Ja mówię, no jeszcze parę tamtego jest, ale to tak niewiele, że nie ma co tutaj się czym chwalić. Nie ma się czym chwalić. W Ameryce są
babcie, dziadkowie, dużo tego, bo tam ludzie troszczą się o zdrowie, o swoje życie, tam rozwijają swoje umiejętności, możliwości, a tutaj oddają babcie i dziadki, dziadkowie oddają pieniądze wnuczętom, to tak typowo, że nawet jak taki dziadek miałby 35 lat, to oddaje na wnuczęta, wiesz. Sam nie dożre, nie doje i oddaje na wnuczęta. A ja wolę oddać owcemu, ale temu, komu potrzeba. Naprawdę. I nadałam kurczaczkowi i wcale nie żałuję tego. A Litka do Trzybyłowicza powiedziała, że ja ogromne pieniądze przeznaczam na dziecko. Głupia baba. Co to znaczy ogromne pieniądze? Człowiek ma swoje potrzeby, musi zrealizować, opłacić to. Ale wiem, że dużo mogę dać, jeżeli mogę dać, na całkiem obce dziecko, bo je lubię, bo ono jest w potrzebie. No. I nie jest chciwe, jest tak samo jak ja. Nie jest chciwe. I tutaj aż się prosi. Bóg Jahwe prosi, żeby nakarmić głodnego, żeby się podzielić. I tu nie jest powiedziane, bo nawet przysłowie świeckie mówi, nie da ci ojciec, nie da ci matka. I w ogóle z biblijnego punktu widzenia ani matka, ani ojciec to jest wielkie nic. To jest powiedziane, że ten, jeżeli nie będziesz miał w nienawiści ojca i matkę swoją, to nie jesteś mnie godzien. Nienawiść do ojca i do matki polega na tym, że ja nie będę słuchać się matki, ojca, jeżeli będą kazać mi robić coś, co jest sprzeczne z wolą Bożą. Bo ja mogę chcieć poznawać Pismo Święte, prawdę o Bogu Jehowie, prawdę o Jahwe. W momencie, w trakcie, kiedy rodzice mnie nigdy tego nie nauczyli, moja matka akurat ciasto upiekła, szli świadkowie, aby proszę bardzo, to są ludzie dla ciebie, akurat matka była super. No to taka matka, to takiej matki się nie zarzekać. Taka matka jest okej. Taka matka jest super. Ale Jezus powiedział, że nie możesz przyjść do mnie, jeżeli nie będziesz miał w nienawiści ojca i matki. Czyli po prostu takie dziady to mogły pochwycić Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku i oskarżyć Go o to, że tak zrobiły te dziady. Jeszcze za podobne inne rzeczy Jezusa, a że to zburzy tę świątynię i że w ciągu 3 dni odbuduje. No to Jezus mówi o pewnej duchowej świątyni, o czym oni pojęcia mieć nie mogli, bo oni byli przyzwyczajeni do złota, do srebra, do materializmu, jak Mareczek do swoich worków, do bogactwa, chciwy, pazerny. Poza tym Jezus powiedział, że ten, kto nie będzie jadł mojego ciała i nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie. No to Żydzi oskarżyli go, jakże można pić krew jego, czy w ogóle jakąkolwiek krew, skoro Żydzi nie mogli pić. Zabronione było picie krwi, a jedzenie ciała to jest kanibalizm. No to oskarżyli Jezusa, wydali go na śmierć. Ale nie chcieli zrozumieć duchowych treści w tym, co Jezus mówił. No, treści tego, co Jezus mówił. Jedzenie ciała Jezusa, picie krwi Jezusowej oznaczało, że ja słucham Jezusa, przyjmuję nauki te, które On głosi. No, ale że oni tak zrozumieć nie chcieli, byli dosłowni, przesadni, dlatego też i dzisiaj, jak ludzie są dosłowni, przesadni, to też nigdy nie mogą być artystami. Państwo zobaczą, dlaczego tutaj w Warszawie nie ma artystów. Dlatego, że tutaj jest mydło i powidło, dosłowny handel groszem dosłownym. No. A sztuka to jest parabola, hiperbola, przesada, porównanie. To nie są rzeczy dosłowne. Sztuka to jest ekstremum, to jest wyrażenie czegoś w sposób ekstremalny. Dziękuję bardzo za debatę. Mniej lub bardziej. Jacek Wiśniewieczka, Zapolska Codziennie, profesor Kaśmierzki. Powtórka programu. Witam serdecznie, Tomasz Wróblewski. Rządy pieniądze właśnie to są.
naszym studiu już jest doktor Mirosław Budzicki, strateg BKO. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Także pieniądze. Na tym staniemy, w dupie mamy ciebie i twoje pieniądze. Krakowskie.